Dlaczego toksyczni ludzie trzymają Twoje rzeczy? Popaprańcy myślą, że zasłużyli na to, będąc z Tobą. Toksyk rozgrywa w swojej głowie grę o sumie zerowej. Będąc z Tobą, płaci cenę za to, że nie jest w tym czasie z kimś innym. Umawianie się na randkę lub ślub z Tobą wiąże się z ich kosztem. Tak, dobrze słyszałeś, z ich kosztem. A więc Twoje rzeczy są teraz także, uwaga, ich rzeczami. Po drugie, toksyk chce zostawić drzwi otwarte, albo co najmniej móc ponownie do nich zapukać, aby się przypomnieć. Zatrzymując twoje rzeczy, pozostajesz realną opcją, bez względu na powagę rozstania. Pod ich opieką pozostaje cząstka lub cząstki ciebie ubrania, elektronika, meble itd. Co ciekawe, nie dotyczy to tylko rzeczy, ale również zwierząt. Popa praniec zawłaszcza sobie na przykład waszego psa, kota czy rybki, tylko po to, by mieć asa w rękawie, by móc dalej manipulować. Nierzadko kiedy dochodzi do konfrontacji czy mediacji między partnerami, Popa praniec tłumaczy, że to Ty nie chciałeś tego zwierzątka i że w ogóle się nim nie interesowałeś. I on, ona taki dobroduszny, uratował to zwierzę spod Twoich szponów. Niestety mnóstwo ludzi się na to nabiera. Toksyczni ludzie sprawują kontrolę poprzez władzę. Cokolwiek mogą zrobić, aby utrzymać nad Tobą przewagę, zrównoważy ich nieświadomy strach, że wszyscy w końcu ich porzucą i zranią. Jedynym sposobem popaprańca na utrzymanie toksycznego związku jest posiadanie władzy nad partnerem, w tym nad Twoimi rzeczami i nie tylko Twoimi rzeczami.